Hej, witajcie na kanale Mathemagic. W każdą środę o 14:00 dzisiaj kolejny film z cyklu Matematyka w filmie. No i w jakim filmie? Trudno to powiedzieć, gdyż w miejscu, gdzie jestem, filmowano ponad 67 filmów, ale ja zabieram Was na przejażdżkę do miejsca, gdzie filmowano jeden chyba z najlepszych filmów przygodowych. Chyba już poznajecie oczywiście Jurassic Park. Co czyni ten film bardzo bliski mojemu sercu, to postać Iana Mancolma, czyli matematyka, który zachowuje się trochę jak gwiazda rocka. You bring a rock star. Zanim widziałem Jurassic Park, to myślałem, że matematycy to zawsze jakieś takie niskie, łysiejące, wredne ludki albo rude, stare panny z olbrzymią trwałą niczym Peggy ze Shadow of the Bandich. Postać Iana Mancolma zasiała u mnie taką ideę, że można być kojonym i do tego fajnym, takim czadowym, bezczelnie flirciarskim, a do tego używać matematyki. Ian Malcolm jest w filmie matematykiem. Chaotician, actually. Odgrywa rolę takiego narratora naukowego, który usilnie przewiduje, że park upadnie, bo jest nieprzewidywalnym, kompleksowym systemem i idealną pożywką dla chaosu, którego nie sposób przewidzieć. Still not clear on chaos. It deals with predictability in complex systems. System kompleksowy to taki, który jest zbudowany z wielu komponentów, które mogą na siebie wpływać. A chaos, albo raczej teoria chaosu, to taki dział matematyki badający takie dynamiczne systemy, których pozornie przypadkowe stany nieporządku i nieprawidłowości są często rządzone przez deterministyczne prawa, które są bardzo wrażliwe na warunki początkowe, czyli tak zwaną czułość. Czułość mówi nam o systemach chaotycznych, że nawet jeśli potrafimy obliczyć, co się stanie od pozycji początkowej, jeśli nasze pomiary są choćby odrobinę, troszeczkę niewłaściwe, staje się niemożliwe przewidzieć, co się stanie w przyszłości. Czyli w systemie chaotycznym przeszłość przewiduje przyszłość, to prawda, ale przybliżona przeszłość nie przewiduje przybliżonej przyszłości. Świetnym tego przykładem jest właśnie pogoda, rządzona przecież przez prawa fizyki, dokładnie określone przez dosłownie kilka równań i teoretycznie idealnie przewidywalna. Ale jest ona bardzo czuła na początkowe warunki. Malutki błąd w pomiarach może skutkować ogromnym błędem w przewidywaniu pogody na przyszłość. Stąd ten sławny, tak zwany efekt motyla, który tłumaczy Ian Malcolm. The shorthand is the butterfly effect. A butterfly can flap its wings in Peking and Central Park you get rain instead of sunshine. W książce jest to wytłumaczone jeszcze dokładniej, jeszcze ściślej. Zostawię Wam to przetłumaczone w opisie, zobaczcie sobie. Czyli Park Jurajski jest zdecydowanie nieprzewidywalny na dłuższą metę. Kto mógł przewidzieć, że dinozaury będą się rozmnażać? Naukowiec Hammonda, dr Wu, drwi właśnie z Malcolma. Actually, they can't breed in the wild. Population control is one of our security precautions. There's no unauthorized breeding in Jurassic Park. And how do you know they can't breed? Well, because all the animals in Jurassic Park are female. We've engineered them that way. John, the kind of control you're attempting is, it's not possible. Listen, if there's one thing the history of evolution has taught us, it's that life will not be contained. Life breaks free, it expands to new territories, and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but, there it is. There it is. You're implying that a group composed entirely of female animals will breed? No, I'm simply saying that life, finds a way. To są właśnie przykłady chaosu w filmie Jurassic Park i świetny wstęp i zachęta do wykładu o teorii chaosu. Więc przejdźmy teraz może do przykładów chaosu w matematyce, bo przecież po to tutaj przyszliście. Ale matematyka dzisiaj będzie bardzo prosta. Każdy z Was będzie mógł za nią nadążyć, a konkluzja będzie naprawdę bardzo ciekawa, także koniecznie oglądajcie do samego końca. Zobaczmy na taki wzór. 2x raz 1 minus x. Każdy z Was to widział przecież w liceum. Takie wzory na funkcję y już, wzory kwadratowe, każdy z Was zna. Ale dzisiaj nie będziemy się zajmować funkcją kwadratową, tylko dajmy na to, że ten wzór będzie dawał wartość do kolejnego x. Teraz nagle powstaje z tego tak zwane równanie rekurencyjne. Pewnie znacie to z choćby i ciągu Fibonacciego i
poprzedni element jakby napędza następny. Czyli ten x tutaj to będzie xn. Jeżeli znam jego wartość, mogę obliczyć wartość następnego. I tak oto powstało coś bardzo zawiłego, zwanym odwzorowaniem logistycznym, ale nie przejmujcie się tym, zaraz się wszystko wyjaśni, jakie to jest bardzo ma proste zastosowanie. Także weźmy sobie na przykład xn równe 90. Wtedy nasze odwzorowanie logistyczne wygląda tak. Aby to policzyć już użyję kalkulatora, więc wpisujemy wszystkie liczby i wychodzi 18 setnych. Teraz to 18 setnych stanie się x-em jakby w drugim elemencie ciągu. Tylko teraz już tak napiszę to, żeby później tylko mógł wciskać Enter i to, jaki powstanie wynik, będzie automatycznie wpisywany do kolejnego elementu ciągu. Więc chwileczkę tutaj. 02952 i teraz po prostu wystarczy wciskać Enter, Enter, Enter. I zobaczcie, co się dzieje z wyrazami naszego ciągu. W pewnym momencie osiągamy 0,5 i dalej się oczywiście już nic nie zmienia, gdyż jak się co ma zmienić, jak cały czas tą samą liczbę podstawiamy. Tutaj widzicie, każdy z tych kroków jest wyrysowany. 0,9 na początku, później mocny spadek, ale wszystko się wyrównuje w końcu po kilku krokach 0,5. No i ten wartość początkowa 0,9 mogę tutaj zmieniać trochę suwakiem, zobaczcie. I niewiele się zmienia. Parę pierwszych kroków się zmienia, ale wszystko się wyrównuje na 0,5 ostatecznie, więc nie ma się co martwić o wartość początkową. Ona jest nudna. Zajmijmy się raczej może lambdą, która u nas jest 2. Lambda, jeszcze Wam tego nie powiedziałem, jest to tak zwana prędkość reprodukcji, gdyż takie właśnie odwzorowanie logistyczne, jakie tutaj widzicie, używane jest w studiowaniu populacji między innymi, więc stąd taka nazwa prędkość reprodukcji na przykład zwierząt, bakterii, innych takich rzeczy. Więc narysujmy sobie taki graf właśnie, gdzie na dole mamy lambdę i na górze mamy wartość, więc dla lambdy 2 wartość była 0,5, proszę jest kropeczka, no i teraz zmieńmy lambdę na przykład na 2,6, zobaczmy co się będzie działo. 0,234, tyle nam wyszło, teraz to postawiamy, wciskamy Enter kilka razy, może nawet kilkadziesiąt, tak żeby ustabilizować wszystko. No i zobaczmy, co tutaj mamy. 0,61538 i tak dalej, i tak dalej. Zarejestrujmy to na naszym grafie. Dla lambdy 2,6 wartość jest 0,6, mniej więcej tu. No i to są tylko dwa punkty, możemy je wszystkie odwzorować. Jak widzicie, lambda ma również tutaj swój suwak i możemy je wszystkie odnotować na naszej mapie, na naszym odwzorowaniu, jak to się nazywa. No i między lambdą 0 a 3 wyglądałoby to mniej więcej tak. Teraz zobaczmy, co będzie, gdy lambda stanie się większa niż 3. Wpiszmy na przykład 3,4. Ciekawa rzecz się dzieje. Jak widzicie, nasza funkcja oscyluje między 0,45 a 0,84. Tam i z powrotem, pokażmy to na grafie. I oto są nasze dwie wartości. Może się tak zdarzyć, że na przykład populacja królików jednego roku jest wyższa, drugiego niższa, wyższa, niższa. Wszyscy o tym pewnie słyszeliśmy na zajęciach biologii. Teraz zobaczmy to na naszej mapie. Tutaj te dwie kropki. Ok, mniej więcej w ten sposób. No i wyliczę wszystko do tego miejsca. I proszę bardzo, jeżeli lambda jest między 3 a 3,4, tak się zachowuje nasz graf. Ale to nie koniec ciekawostek. Pójdźmy na prawo o 3,4, na przykład 3,5. I tutaj już widzimy cztery wartości, które oscylujemy. 0,87, 5,0, 8,2 i 3,8. Zobaczcie na graf. Oto ten suwak. Nie mogę go nigdy dać dokładnie na te wartości, jakie używam w kalkulatorze, ale to się by bardzo podobnie zachowywało. Widzicie cztery wartości, więc dajmy je na naszą mapę. No i pociągnijmy graf tak, jakby on się zachowywał, gdybyśmy policzyli dla wszystkich naszych lambd.
Jak na razie mamy 4 wyniki, ale one powracają. Są w takiej pętli, a zatem są przewidywalne. Można obliczyć prawdopodobieństwo wybrania, powiedzmy, jednego z nich. No jak się później domyślacie, zaraz będziemy mieli po tych 4, będziemy mieli 8, 16, 32, 64 i tak dalej, i tak dalej. Otóż nie. Właśnie gdy lambda osiąga mniej więcej 3,57, zobaczcie, co się dzieje z naszym grafem. No tu już nie ma jakiegoś schematu, jakiegoś szablonu, według którego nasz graf się zachowuje. Tutaj już jest wszystko tak jakby przypadkowe, tak jakby nie wiadomo skąd. Mamy tylko 50 przykładów na tym grafie. Pokażę Wam na lepszym grafie, gdzie dam by więcej, dajmy na to, a niech będzie z 500. Mamy tutaj niezły bałagan, jak zobaczycie te wszystkie tutaj kropki, one się nigdy nie powtarzają i mały błąd w ich pomiarach ogromnie wpływa na wynik. Zmapujmy teraz te wyniki i panie, panowie, oto daję Wam chaos. Oto przy lambdzie równej 1 plus pierwiastek z 8 mamy jakiś porządek, jakaś stabilność znowu wraca, gdyż oscylujemy pomiędzy trzema wartościami, jak widzicie tutaj. No i później między 6, no ale później znowu chaos dominuje. Oto jest ta nasza mapa logistyczna, a tutaj w całej okazałości z ujemnymi wartościami. Jest również mapa funkcji sześcianu, sinusa, kosinusa, wykładnicza, a nawet wartości bezwzględnej. Jeśli będzie zainteresowanie, chętnie Wam jeszcze poopowiadam o chaosie, bo mogę jeszcze zrobić ze 2 dobre odcinki na ten temat, ale ten już się chyba dłuży, więc jeszcze tylko mała obserwacja i będziemy kończyć. Chaos, który właśnie widzieliście, jest stosowany przez komputery, aby tworzyć liczby losowe. Przecież komputer nie potrafi sobie wymyśleć liczby losowej, potrzebuje mieć jakiś algorytm, który ją stworzy. A zatem skoro jest ten algorytm, no to nie jest liczba prawdziwie losowa, tylko można ją jakoś policzyć, prawda? Ale jest ona nieprzewidywalna właśnie. Chaos daje tyle wyników, które nie mają żadnego schematu i stąd bierze się nazwa liczb pseudolosowych. Może słyszeliście kiedyś na wykładzie z informatyki. Zastosowania chaosu są wszędzie, w palpitacjach serca, w falach mózgowych, w populacji, jak wspomniałem, ale może zajmiemy się trochę bardziej filozoficznym pytaniem w tym momencie, co tak naprawdę jest przypadkowe? Czy w ogóle jest coś takiego jak dzieje w przypadku, czy wszystko jest jakimś deterministycznym, prostym algorytmem, jakąś falą kwantową, która po prostu rozrasta się do rozmiarów chaosu i wydaje się, że są rzeczy przypadkowe, tak naprawdę wszystko ma jakieś swoje podstawy, jakąś przyczynowość. Czy jest w ogóle miejsce na wolną wolę? Niby jesteśmy wszyscy z tej samej gliny, ale jednak każdy jest inny, każdy ma jakąś swoją różnorodność, choćby w odciskach palców, prawda, w kodzie DNA, no ale również w talentach, co tworzy, że tak naprawdę jeden jest lepszym matematykiem, inny jest lepszym malarzem, kolejny jest kompozytorem, który w kilka nut jest w stanie stworzyć dzieło sztuki, które wynosi film na wyższy poziom, dać nam wrażenia, wspomnienia i wzruszenia. Przyczynowość i chaos? Czy jest miejsce na wolną wolę? Dajcie znać w komentarzach, a my wracamy do Parku Jurajskiego. Jednak czy to właśnie chaos zniszczył Park Jurajski? To nie ich rozmnażanie zniszczyło park. To przecież była chciwość ludzka i zaplanowany sabotaż, wyłączenie zabezpieczeń spowodowały zniszczenie Parku Jurajskiego. Także ja doceniam starania Spielberga, aby dać naukową narrację filmowi, taki sceptycyzm odnośnie okiełznania natury, zwłaszcza tej prehistorycznej.
To jednak nie wnosi ona nic do fabuły filmu, oprócz bardzo fajnej postaci Iana Malcolma i przywilej zaistnienia teorii chaosu w popkulturze z jednym z najbardziej epickich filmów kręconych właśnie tutaj na Hawajach. Jak to trafnie określił, zgadł Daniel F. w poprzednim filmiku. Także gratulacje. No i tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Koniec 72. odcinka. Zatem wiszę Wam 72 pompki w szczytnym celu 1000 subskrybentów do setnego odcinka. Zaczynamy! Dzięki za oglądanie samego końca. Trzymajcie się. Cześć!